Wow, dawno mnie to nie było, co nie? Już prawie zapomniałam, jak to się robi. No siema, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Mam nadzieję, że tych filmików w najbliższym czasie jednak trochę przybędzie, że nie będzie już takiego zastoju, ale zbliża się najcięższy czas w miesiącu, miesiąc poprawek i w ogóle będę się przeprowadzać, więc no niestety to jest dosyć zapracowany miesiąc w tym roku, po prostu wrzesień wyszedł dosyć zapracowany, dosyć szalony można powiedzieć, dlatego tych filmików jest też mniej, ale mam nadzieję, że jednak w najbliższym czasie będzie więcej, że po prostu od października zacznę to nadrabiać też innymi filmikami, które będą się Wam podobać i że będzie warto na nie czekać. I pierwszą książką z tych, które w najbliższym czasie będę recenzować, jest trzeci i ostatni tom trylogii MMA Fighter, czyli Przebaczenie. Od razu mówię, że nie mam zamiaru tutaj nic zdradzać z poprzednich części, więc jeżeli poprzednich części nie czytaliście, a jesteście zainteresowani tą recenzją, to zapraszam do dalszego oglądania bez żadnych obaw. Tym tomie głównym bohaterem jest Jax, którego poukładane, luksusowe życie znacznie się zmieniło przez pewne problemy rodzinne, które zadziały się na koniec drugiego tomu w związku z innymi też postaciami, więc nie będę zdradzać, o co konkretnie chodzi. Jax zmienia się pod wpływem tych różnych problemów. W związku z pewnymi sprawami służbowymi wybiera się do Nowego Jorku, gdzie poznaje dziewczynę, poznaje Lily, która jest jakby współwłaścicielką jednej z naprawdę wielkich sieci siłowni. Siłowni dla fighterów, dla bokserów, właśnie takich typowych siłowni dla facetów, którzy biorą udział w walkach różnego rodzaju. Przejęła ten biznes po zmarłym ojcu i całkiem dobrze sobie radzi. A drogi naszych bohaterów krzyżują się zarówno na siłowni tej właśnie, jak również w tych pewnych kwestiach służbowych. Z początku Lily nie jest zainteresowana żadnym związkiem, w ogóle żadnym umawianiem się z facetami, przez to, że za jej plecami wciąż czyha jej psychopatyczny były, który jest bardzo zaborczy, który nie jest w stanie pogodzić się z myślą, że oni już nie są razem, który po prostu nie pozwala jej na żadne kontakty z innymi facetami i kontroluje ją na każdym kroku. Problem z ex, czyli jedna z najgorszych rzeczy w życiu. Jednak wiadomo, że w momencie, kiedy nasi bohaterowie się spotykają, to pojawia się jakaś iskra, od razu jest jakaś chemia między nimi i od razu wiadomo, że ta relacja będzie się rozwijać. No i nie chcę Wam zdradzać więcej, dlatego porównam może ten tom do poprzednich, które oczywiście też czytałam i też recenzowałam, więc jeżeli jesteście zainteresowani recenzjami poprzednich części, to też do Was do nich odsyłam. Ten tom, jak zaczęłam go czytać, to naprawdę czytałam go głównie z uśmiechem na twarzy, może nie przez jakieś wydarzenia konkretne, tylko przez powrót do samej tej serii, dlatego że w momencie, kiedy ja miałam sporo nauki, kiedy miałam zajęty umysł, kiedy potrzebowałam naprawdę chwili relaksu, powrót do tej serii był czymś, czego akurat potrzebowałam. Widać było w tym tomie, jak warsztat pisarski samej autorki rozwinął się w przeciągu tych trzech tomów. Bardzo mi się przyjemnie czytało tę książkę i naprawdę wróciłam po prostu do serii, która jest z jednej strony takim guilty pleasure, dlatego że dla tych, którzy nie wiedzą, mówię od razu, że są to erotyki, ale z drugiej strony ta seria erotyków tak fantastycznie właśnie relaksuje, odpręża umysł, dlatego że cała historia, cały ten wątek romantyczny nie jest przysłoniony tylko i wyłącznie zwierzęcym seksem, ale jest tutaj coś więcej, jest tutaj jakaś historia i z tomu na tom autorka lepiej przekazuje tę historię. I też bohaterowie nie są płytcy, jak można by się spodziewać po jakimś tam sobie erotyku. Po przeczytaniu trzech tomów chyba jednak stwierdzam, że Jax jest moim ulubionym męskim bohaterem. Jeżeli chodzi o Lily, to z jednej strony jestem na tak, z drugiej strony jestem na nie, ale jeszcze o tym powiem. I generalnie wszystkie te książki czytały się bardzo szybko, bardzo właśnie przyjemnie, tak płynnie, ale tom darzyłam jakimś szczególnym uczuciem, jeżeli w ogóle mogę tak powiedzieć, dlatego że po prostu bardzo jakoś wciągnęłam się w tego typu książki i w tego typu lekkie romanse. Oprócz tego, boski Jax. Oprócz tego bohaterowie z poprzednich części, których też nie da się nie kochać, o których też nie da się zapomnieć. Właśnie uwielbiam też w tej serii to, że są przeplatane wątki z bohaterami z poprzednich części, za którymi zwyczajnie się tęskni.
No jak idziesz, to idź szybko. I ta książka miała naprawdę zadatki na dodatkową gwiazdkę, na gwiazdkę więcej niż poprzednie tomy. Jednak w pewnym momencie niestety autorka troszeczkę moją opinię zepsuła. Dlatego, że generalnie cała ta seria opiera się na takim schemacie, że zarówno męska, jak i żeńska postać mają jakieś swoje problemy, z czym się właśnie zmagają, albo mają jakiś bagaż doświadczeń po prostu. Potem spotykają się, ta relacja się rozwija jak najbardziej i mniej więcej 100, może troszeczkę więcej stron do końca wybucha drama. Wybucha wielka drama i w tej części ta drama dosyć mocno mnie przytłoczyła. O ile chyba ta drama najbardziej mi się podobała w drugim tomie, to tutaj generalnie w dosyć mocnym stopniu straciłam sympatię w ogóle do głównej bohaterki. Dlatego, że to była taka drama troszeczkę na siłę, tak jakby... Wydaje mi się, że autorka tutaj w tym momencie po prostu pisała i zdała sobie sprawę, że ej, ale o kurczę, zapomniałam o jednej rzeczy. Zapomniałam, że moje książki muszą mieć dramę i teraz w sumie ta też nie może być taka słodka, też musi być jakiś element zaczepienia, jakiś dramat, więc coś tam na szybko wyknuje jeszcze z tego. To był taki wymysł autorki w danym momencie i o, wiem, o tym napiszę, koniec. I to było takie bardzo nieprzemyślane, dosyć głupiutkie i reakcja bohaterki w trakcie tej dramy. I kolejna rzecz, która też troszeczkę sprawiła, że zabolało mnie serduszko, to, że niestety z tomu na tom wydaje mi się tej walki MMA jest coraz mniej i tutaj też jest jej naprawdę bardzo mało. Co z tego, że oni ćwiczą, że oni trenują na siłowni i biegają na bieżni, to ja nie o tym chcę czytać. Ja chciałam czytać o naprawdę poważnym naparzaniu po gębach, ale tego nie dostałam niestety w tym tomie. Niemniej jednak cała historia mi się podobała i czytałam tę książkę w bardzo odpowiednim momencie, właśnie wtedy, kiedy najbardziej potrzebowałam takiego relaksu, takiego fast fooda książkowego, takiego totalnego guilty pleasure. Jeszcze jedna rzecz, która mnie zabolała, to ostatni rozdział, przy którym miałam ochotę pożygać się co najmniej 10 razy, więc udaję, tak myśląc o tej serii, udaję, że ostatni rozdział tej książki nie miał miejsca. Ale wydaje mi się, że taka lekkość tej powieści, taki delikatny humor, taki właśnie, taka prostota tej fabuły oraz cudowny główny męski bohater sprawiły, że naprawdę miło wspominam tę lekturę i w ogóle lekturę całej serii. Więc bardzo dziękuję Wydawnictwu Kobiecemu za możliwość przeczytania i zrecenzowania tej książki i w ogóle całej trylogii. Jeżeli chodzi o ten filmik, to myślę, że to by było na tyle. I muszę częściej zacząć nagrywać filmiki, jak już wreszcie będę miała taką możliwość, bo naprawdę zapomniałam, jak to się robi. I mam wrażenie, że troszeczkę to było chaotyczne, więc przepraszam, ale jakoś to będzie. No, musi to jakoś być. No, kto ma dać radę, jak nie ja? Tak jest przez całe moje życie. Więc jeżeli zachęciłam Was do przeczytania tej książki, trylogii, albo jesteście w trakcie jej czytania, to dajcie znać w komentarzu na dole. Jeżeli film Wam się podobał, koniecznie zostawcie kciuka w górę. A także jak chcecie oglądać więcej moich filmików, a jeszcze tego nie robicie, to subskrybujcie mój kanał koniecznie. No i widzimy się po prostu właśnie w kolejnych filmach. No, to do zobaczenia. Pa!